Witam w kolejnym odcinku Zagłębie News. Piątek, 28 sierpnia. Zaczynamy. W przedsezonowych meczach sparingowych Szpiorniski Metrakow Zagłębia Lubin dwukrotnie zmierzyły się z KPR-em Jelenia Góra. Dwa razy górą były nasze. Pierwsze spotkanie było rozgrywane 2 razy 20 minut, drugie trwało 3 20-minutowe tercje. W pierwszej konfrontacji miedziowo ograły zespół z Jeleniej Góry 30-23. W rewanżu 36-24. Najskuteczniejszą wśród triumfatorek była Sania Premowicz, która zdobyła łącznie 12 bramek. W naszej bramce dobrze spisała się Monika Wąż. Myślę, że można być zadowolonym. Piłkarze ręczni z Zagłębia Lubin wzięli udział w turnieju towarzyskim rozegranym w Szczecinie. Niedziowi zanotowali zwycięstwo i przegraną, zajmując tym samym drugie miejsce. Lubinianie w pierwszym meczu zmierzyli się z niemieckim Stralsunder HIV. Podopieczni Pawła Nocha nie dali najmniejszych szans rywalom, zwyciężając bardzo pewnie 25-12. W finale miedziowi zagrali z gospodarzami turnieju, prowadząc przez większość spotkania. Ostatnie 20 minut to lepsza gra portowców, którzy wygrali 4 bramkami. W pierwszym meczu zagraliśmy na pewno lepiej w obronie i był dlatego dla nas lepszy wynik. No, możemy dużo pozytywnych wniosków wyciągnąć z tego pierwszego meczu, w drugim natomiast mieliśmy za dużo przystoi i nie powinniśmy przegrać tego meczu, gdyż prowadziliśmy 4 bramkami w drugiej połowie, a my przegraliśmy 4, czyli to coś nie funkcjonowało. Szczepiorniści, rezerw Zagłębia Lubin, pozdrawiam chłopaki, szlifują formy przed nowym sezonem drugiej ligi. Młodzi zawodnicy mają ze sobą obóz przygotowawczy, a także turniej towarzyski w Świdnicy. Na obozie przygotowawczym w Żeganiu miedziowi przebywali od 11 do 20 sierpnia. 23 zawodników, to z Lubina plus jeszcze 5 chłopaków z Żagania, czyli 28 osób. Myślę, że ciężko przepracowało obóz sportowy, na tyle ciężko, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, że myślę, że są przygotowani odpowiednio do sezonu. Po powrocie z Żagania zawodnicy rezerw udali się na turniej w Świdnicy, gdzie zmierzyli się z dużo wyżej notowanymi rywalami. Czujemy jeszcze obóz cały w nogach. Jest ciężko, ale no, zagraliśmy w miarę przyzwoite zawody. Szczególnie w spotkaniu z Beniaminkiem pierwszej ligi Moto Jelczoława miedziowi zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Pierwszy mecz z Oławą wyszedł nam bardzo dobrze w obronie. Popracowaliśmy, no wiadomo, jeszcze trzeba poprawić parę elementów w ataku i w obronie. W turnieju Świdnicy pokazaliśmy, myślę, że dobry poziom piłki ręcznej. Mocni zawodnicy zapleczem ekstraklasowym oraz z pierwszą ligą. 1 września Lubinianie rozegrają mecz sparingowy z 9 Legnica. To wszystko na dziś. Jednak to nie wszystko. W miniony weekend na hali RCS odbył się 18. Memoriał imienia Henryka Krugnickiego. Po 2 dniach zmagań najlepsza podczas turnieju okazała się drużyna Metrakow Zagłębia Lubin. W ostatnim meczu Lubinianki po niezwykle emocjonującej końcówce zremisowały z Bayerem Leverkusen, dzięki czemu zajęły 1 miejsce. Na 2 pozycji uplasowała się ekipa z Bundesligi. Na najniższym stopniu podium znalazła się Pogoń Baltika Szczecin. 4 miejsce przypadło mistrzom Austrii Hypo Wiedeń. Zapraszamy na krótką relację z Memoriału. To są mecze sparingowe, do których podchodzimy bardzo poważnie. Chcemy za każdym razem wygrywać, ponieważ nie chcemy przyzwyczajać się do porażek. Chodzi o grę naszych dziewczyn, to cieszy również to, że ta forma z meczu na mecz rośnie. Kształtuje się zespół. Przypomnę, że opuściło nas 7 zawodniczek. Doszlusowały 5 nowych. No, trzeba to jeszcze zgrać, ale już dzisiaj było widać. Możemy liczyć na trofea w tym roku. Zgadza się. Myślę, że Zagłębie lubi przyjeżdżać do nas, my do Zagłębia. Wiadomo, że ze sobą współpracujemy. Bardzo sobie chwalimy współpracę między klubami i chcielibyśmy, żeby dalej tak to wszystko wyglądało, jak wygląda. Podczas memoriału odbyła się prezentacja drużyn oraz nowych koszulek, w których zawodnicy będą rozgrywać najbliższy sezon. Po turnieju przyszedł czas na integrację. Kibice mieli okazję spotkać się z zawodnikami i porozmawiać o rzeczach prywatnych. Super, takie imprezy powinny być częściej organizowane. Integracja, widać kibice zadowoleni, wy również, fajnie to wygląda dzisiaj. Oczywiście, fajnie, że tak czasami spędzić czas z kibicami, gdzie tak naprawdę to my jesteśmy na boisku, a oni gdzieś tam są wyżej, w tym momencie jesteśmy razem sobie właśnie tak jak powiedziałeś, jesteśmy zintegrowani,
nie czuję się jakiejś takiej większej, większego dystansu. Ja jestem za tym. I to jest super rzecz, bo to się integrują, ale zawodniczki jednocześnie się czują jakieś, ja wiem, bardziej związane z klubem, z miastem, tutaj z tą społecznością. Moim zdaniem to bardzo dobry pomysł dla kibiców, ponieważ mogą spotkać się z zawodnikami i zawodniczkami, przybić z nimi piątkę, porozmawiać, poznać ich od jakby strefy prywatnej, a nie tylko od strefy zawodowej. Lubię to robić. Wszyscy siedzą, a ja tak zawsze przy grillku sobie stoję i lubię przebracać kiełbaski. Jeżeli chcesz się integrować z naszymi drużynami, przyjdź 5 września na halę RCS.